Czytanie z księgi proroka Micheasza. To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsza jesteś spośród plemion ludzkich. Z ciebie wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. I powstanie i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo jego władza rozciągnie się aż po krańce ziemi, a on będzie pokojem. Oto słowo Boże. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, Chrystus przychodząc na świat mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie prawa. Następnie powiedział: oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, na początku tej refleksji postawię wam takie pytanie z takiej trochę fikcji religijnej. Gdybyśmy to my pisali Ewangelię, gdybyśmy próbowali ją wykreować i ktoś by nam napisał początek, że właśnie była dziewczyna, 13-15-letnia, w której łonie Bóg zamknął samego siebie, która wnosi w swoim łonie Stwórcę, i mielibyśmy dopisać ciąg dalszy, co się z tą dziewczynką stało, matką Boga, tajemnica, jakiej jeszcze świat nie widział, to czy wielu z nas na podstawie takiej intuicji religijnej nie napisałoby, że ta dziewczynka stała się taka skryta, zaczęła unikać ludzi, zrobiła się tajemnicza, małomówna. No jak człowiek nosi wielką tajemnicę, wielką, ogromną tajemnicę, a jeszcze do tego powtarzam, jest kilkunastoletnią dziewczynką, to może to moglibyśmy intuicyjnie wyczuć, że to doprowadziło do jakiegoś zamknięcia się Maryi w sobie. Zaczęła tak unikać ludzi, stronić od ludzi, wybierała miejsca bezludne. Otóż właśnie toczę tą taką fantazyjną myśl, żeby podkreślić kontrast. Nie. Maryja zaraz po tym, jak została matką Pana, kiedy Jezus zamieszkał pod jej sercem, udaje się z pośpiechem w góry. Wyrusza w podróż do krewnej swojej Elżbiety, do jej męża Zachariasza.
A to nie było w tamtych czasach proste. To nie tak jak dzisiaj dziewczyna idzie na centralny, kupuje bilet do Krakowa, idzie do Krakowa. Wtedy takiej dziewczynce nie wolno było absolutnie samej podróżować. Musiała mieć zgodę ojca, musiała mieć zgodę męża, musiała znaleźć karawanę, musiała oddać się pod opiekę tej karawany, żeby ją gdzieś tam przeprowadzili do celu upragnionego. Podkreślam to dlatego, że wielu ludziom właśnie takie skojarzenia chodzą, że życie religijne to jest życie skryte, samotne, że człowiek religijny to jest trochę taki może odludek, trochę taki właśnie stroniący od towarzystwa. To jest błąd. Proszę zwrócić uwagę, że jak my się gromadzimy w kościele, to tutaj nie ma gwaru, my ze sobą nie rozmawiamy. Jak pan ma na imię, o pani Basia przyszła, pan Edward jest z nami, nie, my tu wchodzimy jeszcze coś. Przed świętą Anną się nagadamy. Niektóre panie może tak, żeby godzinę wytrzymać i potem wchodzimy w milczenie i patrzymy na święte postacie milczące. Świętych skąd znamy? Z obrazów i z rzeźb. I oni milczą. To, oczywiście, kochani, pięknie, że mamy tą atmosferę milczenia w świątyni, że każdy, to, kto wchodzi, ścisza głos albo przestaje mówić, ale po co jest milczenie? Po to, żebyśmy z tego milczenia wyszli i byli bardziej komunikatywni, bo w chrześcijaństwie w istocie chodzi o komunikację, a nie o samotność. Teologowie mówią, piekło jest samotnością, niebo jest wspólnotą. Piekło jest samotnością, niebo jest wspólnotą. I dlaczego o tym mówię? Usłyszałem takie zdanie w tym tygodniu, że szatan jest najlepszym parodystą Pana Boga. On Pana Boga genialnie parodiuje i wie, że nie ma szans, żebyśmy o Bożym Narodzeniu nie usłyszeli czy zapomnieli. To już wszyscy w Polsce wiedzą, że Boże Narodzenie jest za parę dni. Czy wystarczy pójść do kościołów, zobaczyć rekolekcje, czy pojechać do supermarketów i zobaczyć, co się tam dzisiaj dzieje. I teraz chodzi tylko o to, żeby zamarkować Boże Narodzenie, żeby ono się nie dokonało w naszym sercu. Szatan niejako chciałby powiedzieć, a jedźcie sobie te kluski z makiem, dawajcie sobie prezenty, oglądajcie Kevina w domu, w telewizji po raz 18 w święta. Nie chodźcie do pracy i tak dalej, tylko żeby się Bóg nie narodził w waszym sercu. I ja dzisiaj Państwu daję jedno z kryteriów, po czym poznać, że Bóg się we mnie narodził. Po czym poznać? Po tym, po postawie Maryi. Bóg wchodzi do jej łona i ona od razu idzie do Elżbiety. Nawiązuje komunikację, rozmowę, chce być w obecności człowieka. Jak Bóg się w tobie narodzi, staniesz się otwarty. Staniesz się otwarty na ludzi. Zaczniesz rozmawiać z ojcem, z matką, z koleżanką. Przestaniesz się bać, mówić w towarzystwie, wygłaszać jakieś opinie, słuchać ludzi. Staniesz się komunikatywny. Jak Bóg od ciebie odchodzi, stajesz się zamkniętym milczkiem. Znaczy możesz wygłaszać jakieś dyżurne komunikaty, ale tak naprawdę to nie jesteś ty. Bardzo mi się podobała definicja miłości, którą podał Jean Vanier. Byłem bardzo zaskoczony, pierwszy raz w życiu to słyszałem. Miłość to jest otwarcie. My bardzo często mówimy, że miłość to jest praca. Wszyscy wiemy, że miłość to nie jest paplanie, kocham cię, kocham cię. Miłość to jest służba, mówimy. Miłość to jest poświęcenie, miłość to jest praca. Kochani, tylko że praca i poświęcenie może bardzo często być po to, żeby nie kochać. Niejedna mama tak się boi rozmowy z córką, że gotuje jej, sprząta, szyje, załatwia korepetycje, żeby tylko nie porozmawiać i w oczy jej nie spojrzeć. Praca może być ucieczką od otwartości. Bóg nas kocha i Bóg się otworzył. Chrześcijaństwo jest otwartością. My się boimy otworzyć, boimy się zakwitnąć jak kwiatek, że ktoś nas zerwie. Więc lepiej być nieotwartym pączkiem. Zwróćcie uwagę, my nierzadko księża wykorzystują motyw stajni, groty betlejemskiej, żeby pokazać na charakter przychodzącego Mesjasza. Grota była ciemna, zimna i tu się pokazuje, że Mesjas był odrzucony, ciepłą gospodę zamkniętą mu przed nosem. Grota była tajemnicza, ciemność tam w niej była, czyli tajemnica narodzenia Mesjasza. Ale jeśli ktoś z Państwa, no w grocie jakiejś to wszyscy byliśmy, ale nawet może ktoś był w Ziemi Świętej, był w grotach pasterzy, w grocie narodzenia, to wie jedno. W grocie nie ma drzwi. Ona jest dość solidna, tam na głowę nie pada, chyba że coś ze skał kapie, ale grota jest zawsze otwarta i skorzystali z tej groty, otwartości groty i pasterze, i trzej mędrcy ze wschodu. I to jest symbol narodzenia Jezusa. Jezus jest otwarty. To, co ja kiedyś Państwu mówiłem, jestem dumny, że w Kościele katolickim, kiedy jest msza święta, nie ma żadnych wejściówek, żadnych biletów, żadnych bramkarzy. Każdy sobie dzisiaj do Kościoła Świętej Anny może wejść.
Drzwi są otwarte. Do każdego kościoła w Polsce, jeśli jest msza święta, możesz wejść. Możesz sobie usiąść, może wejść człowiek niewierzący, może wejść morderca, może wejść gwałciciel. Wszyscy są tutaj otwarci. W konfesjonałach czy księża czekają na wszystkich. Nikt się z Państwa nie pytał, czy jesteś porządny, czy ładnie wczoraj wieczór sobotni spędziłeś. Nie, chodź, chodź. Grota jest otwarta. Otwartość jest trudna, kochani. Ja nie wiem, czy ten zwyczaj w seminarium jest, ale za moich czasów był. Zwyczaj bardzo kontrowersyjny, ale ciekawy. Ja dopiero jak wstąpiłem do seminarium spotkałem. Otóż taki był zwyczaj, że jak jakiś kleryk miał imieniny, a to jak nas było 300, to co parę dni ktoś miał imieniny, to po mszy świętej rano i po śniadaniu wszyscy przed wykładami jeszcze walili do solenizanta z życzeniami. Oczywiście walili po to, żeby jakiegoś cukierka złapać. I część ludzi składała solenizantowi życzenia, drugi szereg go blokował, a trzeci szereg wyjmował mu drzwi od pokoju. Taki był zwyczaj, solenizantowi w seminarium na dzień imienin wyjmuje się drzwi od pokoju i te drzwi mu się chowa. Albo na strychu, albo w innym pokoju. I biedak zostaje, goście wychodzą i już nie ma drzwi w mieszkaniu. I potem cały dzień miał tak, że ktoś przychodził, o, siedzisz, można zajść na kawę? Proszę bardzo, przyjdź na kawę. I dopiero wieczorem mu te drzwi odnosili. A cały dzień biedak musiał wszystkich gościć. No kto przechodził, no to zaglądał. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie nowy zwyczaj bożonarodzeniowy w Polsce. Wszyscy chrześcijanie wyjmują drzwi na Wigilię i wstawiamy je drugiego dnia wieczorem. Przerażające. Matko, i tak sąsiad do mnie zajrzy. I tak jakiś pijaczyna będzie szedł. I tak nie, 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 drzwi muszą być. To tam w domu się może popsuć i kran się jakoś przeżyje, ale żeby drzwi były otwarte cały czas. Otóż Chrystus jest otwartością. Proszę zwrócić uwagę, co Jezus powiedział do apostołów. Powiedziałem wam wszystko. Powiedziałem wam wszystko. Nazywam was przyjaciółmi. Chrystus nie cedził słów. Chrystus był otwarty. Bóg się otwiera i znakiem firmowym chrześcijanina jest otwarcie. Z tym mamy ogromne kłopoty, bo się bardzo wstydzimy pokazać, co w nas jest. Bardzo mamy nieduże mniemanie co do swojej wartości i lepiej to wszystko ubrać w jakieś szatki. I jeszcze, co podaje Ewangelia, że Maryja poszła na to spotkanie z pośpiechem. Setki razy wam to powtarzam. Nie ma w Piśmie Świętym ani jednego słowa przypadkowego. Z pośpiechem poszła w góry do Elżbiety. Kochani, to jest taka uwaga. Będziemy spędzać święta w rodzinach. Jak mówią socjologowie, bardzo często takie dwa dni świąt, teraz będą trzy dni świąt i plus Wigilia, owocuje takim napięciem międzyludzkim, że kłótnie w rodzinach są jak, bo żona pierwszy raz od roku widzi męża trzy dni w domu, no i to jest strach i cios dla niej, ładunek tego faceta w domu jest tak ogromny, że i odwrotnie, mąż po raz trzy dni żonę widzi od urlopu, ją od lipca się po raz pierwszy raz widzą trzy dni. Oczywiście się posprzeczają, czy ten makowiec to był na tamtym talerzyku, czy nie na tym talerzyku, czy choinkę miał zapalić, czy zgasić i dlatego to owocuje. Proszę Państwa, każdy człowiek jest trudny. Chyba, że z kimś gramy grę. Ja Państwu często mówię, my często przyjaciółmi nazywamy ludzi, z którymi gramy grę kłamstw. Ale tam, gdzie się nie gra gry kłamstw, jak matka z córką, mąż z żoną, tylko naprawdę są pod jednym dachem, to drugi człowiek to są zawsze góry. I trzeba tam iść z pośpiechem. Trzeba tam iść z pośpiechem. Egoista, tak jak mówiłem, to człowiek, który się bardzo nie lubi i bez przerwy o sobie myśli. To jest egoizm. Natomiast, żeby się oderwać od Ziemi, fizycy mnie tu poprawią, trzeba mieć jakąś tam pierwszą, drugą czy trzecią prędkość kosmiczną. Trzeba to zrobić z pośpiechem. Dlatego Jezus się ciągle spieszył z miłością. Ksiądz Twardowski, te jego słynne słowa, spieszcie się kochać ludzi. Spieszcie się kochać ludzi. Po co Maryja idzie do Elżbiety? Aby być zrozumianą, kobieta przeżywa tajemnicę, komunikując je swoim bliskim. I anioł to wie, i anioł zwiastując Maryi narodzenie Jezusa już jej mówi, oto twoja krewna Elżbieta jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Maryjo, jest jedna kobieta, która cię na ziemi zrozumie w tej chwili. Jedna, to jest Elżbieta twoja krewna. Matka cię nie zrozumie, Józef cię nie zrozumie w tej chwili jeszcze. Anioł jej podpowiada, do kogo ma iść, żeby przeżyć wspólnie tajemnicę. Kochani, bardzo często się sypiemy duchowo, bo jesteśmy samotni. Nie mam z kim pogadać o tajemnicy swojego życia. Mam koleżanki, mam rodziców, mam męża, ale oni mnie nie rozumieją. Szukajcie ludzi, którzy zrozumieją twoją tajemnicę życia. Są tacy ludzie. To może być ksiądz spowiednik, tu jest gwarancja obwarowania tajemnicą. Ale to może być świecki człowiek, przyjaciel. Oczywiście nie od razu przy pierwszym spotkaniu wywalamy całą swoją intymną sytuację,
ale my potrzebujemy wspólnoty w przeżywaniu tajemnic. W przeżywaniu tajemnic. To tak jak jeden pan mi mówił, że rozmawiał z drugim facetem, tak z kumplem i tak przy piwie się im trochę języki otworzyły. Jeden mówi, słuchaj stary, jakie te kobiety są piękne, no szału człowiek dostaje. Ty też? Bracie, jeszcze jedno piwo, pani kelnerko. Witaj w klubie. Matko, a myślałem, że to tylko ja tej szajby wiosną dostaję. Nie, ja też. No stary, jak ja cię lubię. Naprawdę i wszyscy psychologowie mówią, wywalić swoją tajemnicę, wywalić swoją prawdę. To nic nie rozwiąże problemu. Przyszła wiosna i pewnie panowie obydwaj przeżywali swoje kłopoty. Ale że to nie tylko ja, nie jestem jakimś dziwakiem, nie jestem jakimś nienormalnym człowiekiem, tylko są ludzie, którzy mają to samo. Razem się zmagamy. Maryja idzie do Elżbiety, żeby być zrozumianą. By upewnić się, że to, co ona przeżywa, to nie jest jakiś sen. Wtedy jeszcze nie było testów ciążowych. Ona zaraz po nawiedzeniu, po wcieleniu Syna Bożego idzie, ona może, a może mi się przyśniło, nawet jeśli jej organizm sygnalizował, że coś jest nie tak, no to może to była błędna sygnalizacja. Czy ja rzeczywiście rozmawiałam z aniołem, czy rzeczywiście będę Matką Najwyższego? Pójdę do tej kobiety, ona też uczestniczy w tym Bożym planie. Upewnić się. Niektórzy mówią, że Maryja, było niebezpieczeństwo, że zostanie przez Józefa posądzona o cudzołóstwo i idzie do Elżbiety, żeby mieć ewentualnie kogoś, kto będzie bronił jej, gdyby taka sytuacja zaistniała. Na szczęście Ewangelia nic o tym nie mówi. No idzie do Elżbiety, żeby pomóc, bo Elżbieta jest kobietą wiekową. Egzegeci obliczają, że ona miała około 60 lat. Ciąża w tym wieku jest bardzo trudna, więc ona nie za bardzo może tam sobie radzić w gospodarstwie. Maryja idzie jej pomóc. Zachariasz, jak pamiętacie, milczy, stracił mowę, jest zdruzgotany tym, na pewno to jest dla niego wielkie przeżycie. Także oni są w trudnej sytuacji. Maryja idzie im z pomocą. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Bardzo ciekawe zdanie, ja dopiero w tym roku odkryłem. Weszła do domu Zachariasza, to był dom Zachariasza, Zachariasz był kapłanem. Kochani, to była postać. W ogóle wtedy mężczyzna to był mężczyzna. Dom był mężczyzny, jak mówi Pismo Święte. I mężczyzna był główną postacią absolutnie domu. Patriarchat bezdyskusyjny. I wypadałoby, żeby Maryja, ta dziewczynka, krewna, taka mała dziewczynka, pozdrowiła Zachariasza. No jak, Elżbieta to dopiero w drugiej, trzeciej kolejności. A Maryja wchodzi do domu Zachariasza i prosto do Elżbiety. Ja na tym przykładzie, Maryja łamie konwenans. Ona była bardzo posłuszna, ale nie była grzeczną dziewczynką, że przepisy, zwyczaje były dla niej świętością. Świętością był dla niej Bóg i Jego sprawa. Kochani, chcę tutaj się na chwilę zatrzymać właśnie nad tym problemem. To jest jakiś problem. Dla nas Boże Narodzenie jest nieprawdopodobnym skarbem i to bardzo dobrze. I jest powrotem do dzieciństwa i to bardzo dobrze. Ja też jak co roku będę czytał pamiętnik, który dla mnie jest choinka i wszystkie zabawki na niej. To jest pamiętnik z mojego życia. I będę wspominał, jak były w dawnej Wigilii, to jest nasz skarb. I czyńmy to bez żadnych skrupułów. Ale Boże Narodzenie nie może się zamknąć, że to wszystko powtarzamy identycznie, że tu nie ma żadnej nowości, że to jest całkowite odwrócenie się do tyłu. Jak ktoś mówi, u mnie, proszę księdza, Boże Narodzenie, to jest ten sam scenariusz. Mama podaje śledzie, dziadek wtedy mówi, za mojej młodości były lepsze śledzie. Tata mówi, szkoda, że dzisiaj Wigilia, bo to śledzie, a to śledzie to lubią, ale jutro nadrobimy. Te same dialogi. Mama wnosi kluski z makiem, mówi, że może nie za słodkie takie w tym roku. To są te same dialogi. To by było źle, gdybyśmy ten rytuał tak zamrozili, żeby nie było elementu na coś nowego. Bo Boże Narodzenie było w istocie absolutną nowością. Nikt się tego nie spodziewał, że Bóg się stanie człowiekiem i Syn Boży stanie się człowiekiem, narodzi się z Maryi. Kochani, wprowadźcie w święta jakiś nowy element. Ja Państwu opowiem historię, bardzo moim zdaniem ciekawa. Pewien Pan mi opowiadał, że właśnie czekali z rodziną na święta, wszystko miało być tradycyjnie, Wigilia, no wszystko poustawiane, talerzyki, świeca wigilijna, już się zaczyna Wigilia, oczywiście tradycyjne dania, zaraz będzie Mikołaj, wszyscy się cieszą, tata się cieszy, mama się cieszy i nagle dzwonek do drzwi. Co to, sąsiad, coś się stało, samochód przeparkować, dozorca, coś chodzi, otwierają. Stanęli jak wryci. Stoi w drzwiach ich kuzyn, dość daleki kuzyn. Oni go oczywiście znają, chociaż widzieli go ostatni raz już parę lat temu. Kuzyn jest trochę psychicznie chory i mówi, że czy ja mogę u was zjeść Wigilię. No, oni wiedzą, kto to jest, ale praktycznie to jest dla nich obcy człowiek.
No to wejdź. Ten pan poszedł dyskretnie, zadzwonił do kuzynki, która się nim opiekowała, tam jakaś ciotka, i mówi: słuchaj, on do nas przyszedł na Wigilię, co robić? No słuchajcie, on ma teraz takie słabsze dni, jest na psychotropach, no zapamiętał, gdzie mieszkacie i poszedł, no nie wiem, czy ja mam po niego jechać, a może już przyjmijcie go na Wigilię, no to dobra, to go przyjmiemy na Wigilię. I mówił ten pan przysiędza, no i tego kuzyna żeśmy poprosili do stołu, daliśmy mu miejsce. On całą Wigilię siedział, praktycznie nic nie mówił, że dziękuję, zjadł rybę, zjadł zupę, zjadł kluski z makiem. Nasze rozmowy były trochę takie sztuczne, tak żeśmy już byli bardziej oficjalni, no bo ten kuzyn siedzi tak nie wiadomo skąd on się wziął. Po Wigilii wsiadłem w samochód, odwiozłem go do domu. I ten pan mi potem mówi: proszę księdza, on nam w pewnym sensie zmienił cały plan Wigilii, całe oczekiwania, całą atmosferę. Ale to była piękna Wigilia. To była ciekawa Wigilia. Chrystus przyszedł w postaci lekko psychicznie chorego kuzyna, któremu coś w głowie zaświtało, żeby do nas przyjść. Proszę Państwa, niekoniecznie mówię, żebyście zapraszali do domu jakiegoś trudnego gościa, jakiegoś, ale tak życzenia trochę inaczej złożyć, ale tak zadzwonić może do jakiegoś kuzyna, do którego nie dzwonimy, ale może właśnie w życzeniach nawet żonie i mężowi dodać jakieś takie jedno zdanie, takie trochę trudniejsze, takie trochę wymagające pewnej głębi, żeby wprowadzić ten element nowości, czy pewnego nieoczekiwania. Może komuś prezent kupić, może właśnie jakąś komuś kupić książkę religijną, nie wiem, płytę, jakiś film, no coś takiego. Nie to, że wszystko właśnie tata dostaje skarpetki, mówi: żono, akurat mi brakowało. Stary rytuał Wigilii obdarowywania skarpetkami na święta. Może troszeczkę inny prezent, może trochę inne życzenia, może w domach, gdzie nikt nigdy nie śpiewał, a zaśpiewajmy kolędę. Oj, stary, wygłupiasz się, no ale spróbujmy. No, kupiłem ten, jak to się tam Karakoe nazywa, z tymi tekstami, puśćmy sobie. No, spróbujmy coś takiego, bo powtarzam, esencją Bożego Narodzenia była nowość. Nowość. To nie było tak, że Maryja, jak wszystkie kobiety, poczęła Syna Bożego. To było zaskoczenie. I Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, wydaje okrzyk: a skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Kochani, wydaje okrzyk, to takie bardzo kobiece niewieście, kiedy kobiety się zachwycają okrzykiem, wzruszeniem, spontanicznością. Ale kochani, my nieraz chodzimy do kościoła, modlimy się, czytamy Biblię i ciągle przeżywamy jakiś marazm, smutek, ciągle nam to życie nie wychodzi. I tak z niedowierzaniem patrzymy na te postacie biblijne, że im to tak wychodziło, że oni byli cuda takie robili i tacy wielcy byli, po wodzie chodzili. Ale kochani, ja powtarzam jeszcze raz. Czy my się potrafimy zachować tak jak Elżbieta? Czy my mamy taką wiarę jak te kobiety? Czy my z pośpiechem idziemy w góry? Czy my łamiemy konwenansę, żeby nie pozdrowić Zachariasza, tylko od razu iść do Elżbiety? Krótko mówiąc, bo popatrzcie na Elżbietę. Ona miała jakieś, Pismo Święte w szczegółach nie mówi, ona miała jakieś objawienie prywatne, że jej krewna Maryja z Nazaretu będzie matką Mesjasza. Bo ona to wie. Kiedy Maryja przychodzi, nic jej nie mówi, a Elżbieta już to wie. Musiała jakoś od Pana Boga mieć objawienie. Pismo Święte nie mówi, jak to było. Ale w każde objawienie można zwątpić. Poczujcie smak sytuacji. Stoi 60-letnia kobieta i naprzeciwko niej 15-letnia dziewczynka. I teraz Elżbieta miała pokusę. A jak mi się coś pomyliło? A jak ja się skompromituję? Proszę Państwa, ile razy my się tak badamy? Ja przychodzę, czuję, jak nieraz przychodzą do mnie ludzie na rozmowę czy do spowiedzi, to tak badają moje nastawienie, moją inteligencję, przyjdzie ładna pogoda, a czy ksiądz lubi takie pogody, a to, a takie pierwsze wstępne takie koty za płoty. Elżbieta nie powiedziała do Maryi: Maryjo, co tam słychać u mamusi, Marysiu, co słychać? Tylko od razu mówi: skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Maryja, Elżbieta nie bada Maryi, czy to, co jej się zjawiło w głowie, to jest prawda. Mario, a czy ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem? Mario, zagrajmy w skojarzenia. Aniołek, fijołek, róża, aniołek. Aniołek, coś ci mówi aniołek?
Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Wyobraźcie sobie, proszę Państwa, że masz objawienie, że ministrant z Twojej parafii wstąpi do seminarium i za 20 lat będzie księdzem i Twoim ojcem duchownym. Czy wszedłbyś do ministrantów i powiedział do 13-latka, a skądże mi to, że mój ojciec duchowny będzie mnie ratował za 20 lat? Podszedłbyś do niego i powiedział, chłopczyku, ucz się pilnie, bądź dobrym uczniem, wiesz, bądź porządny, bo kiedyś, no to ja ci tam powiem kiedyś, co będzie. Ona ryzykuje, oni wszyscy ryzykują. Oni wszyscy ryzykują. Jak 60-latka mówi do swojej, do dziewczynki małej, a skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Potrafiłbyś tak krzyknąć? My nie mamy często wiary i dlatego patrzymy na chrześcijaństwo jak na obrazek za szybą, że to jest ładne. Ale ja w tym nie uczestniczę. Jeden pan złożył mi takie świadectwo. Proszę księdza, mam w pracy kolegę. Niesamowity facet. Jest ciągle szczęśliwy. I to szczerze. Ale to nie jest to, że to szczęście mu z powietrza spada. On się modli, bo kiedyś byliśmy na piwie i tam żeśmy się zgadali. I on przyznał się. Wiesz, ja to się z żoną i pomodlę i należymy do takiej tam wspólnoty. On jest uczynny. Co ktoś do niego przyjdzie, to on pomoże. Pogada. Ja teraz mówię, co ty tak z wszystkimi gadasz? Co ty tak wszystkim pomagasz? Nie bądź taki naiwny. On mówi, wiesz, tam naiwny. Za grzechy swojej świata całego. No staram się być szczęśliwy. I on jest szczęśliwy. Proszę księdza, ja wiem, że gdybym postępował tak jak on, ten kumpel z drugiego biurka, ja też bym był szczęśliwy. A ja się dąsam, a ja mam doły, a ja narzekam na cały świat. Wystarczyłoby, żebym robił tak jak on. Ale nie robię. Ja wiem, co ja powinienem robić. I byłbym szczęśliwy, ale nie robię. To jest ta nasza tajemnica. Ja patrzę na Elżbietę, na Marię, wiem, co one robią i wiem, że są szczęśliwe, ale ja tego nie robię. A ja zrobię po swojemu. To jest ta tajemnica tego naszego jakiejś ślepoty, jakiegoś buntu. Jak to nazwać? Dla Elżbiety to nie jest ważne, że to jest jej kuzynka, młodziutka kuzynka. Najważniejsze jest dla niej to, że Maryja jest matką Pana. Czy potrafimy w naszych rodzinach patrzeć na siebie jako na chrześcijan? Czy ja nieraz myślę o zbawieniu mojego ojca? Czy ja myślę nieraz o zbawieniu mojej mamy? Czy ja się martwię tym, że nie tylko się martwię, że moja żona mi tam ubliżyła i uderzyła mnie, tylko czy ja się martwię tym, że ona może do nieba nie pójść? Proszę Państwa, mój kolega ksiądz mówił, że kiedyś jechał rowerem i samochód go potrącił, niegroźnie. I mówi, słuchaj, moja matka mnie zaskoczyła, bo mówiła, Boguś, czy jak ten samochód cię potrącił i przewróciłeś się na jezdnię, czy ty myślałeś o Bogu? Boguś, czy ty myślałeś o Bogu? Nie mówił, czy ty myślałeś o mamusi. Czy jak jechałeś tym rowerem, to żeś się zastanawiał, co mamusia, czy mamusia będzie smutna. Syneczku, czy ty wtedy myślałeś o Bogu? Pamiętaj, gdyby coś ci się stało, myśl o Bogu wtedy, bo może być chwila śmierci. Pamiętam wzruszające przeżycie mojego kolegi księdza na kulu opowiadał, pojechał, odwiedził ojca, który leżał chorego na nowotwór. Ksiądz odwiedził ojca. I w pewnym momencie ojciec mówi do swojego syna kapłana, synu, wyspowiadaj mnie, o Matko Najświętsza. Tato, a może tu kapelan, synku, mam syna księdza, to niech mnie syn ksiądz wyspowiada. I on nam mówił, słuchajcie, ręce mi drżały, wyspowiadałem mojego ojca. I on za 15 minut umarł. Boże drogi, gdybym ja go nie wyspowiadał wtedy i on by umarł bez spowiedzi, że jak syn ksiądz bym się tylko przestraszył, to bym do końca życia po prostu zwariował z wyrzutów sumienia. Czy ja myślę o zbawieniu mojej rodzonej siostry? Czy ja się martwię albo cieszę jej chrześcijaństwem? Czy to jest dla mnie przede wszystkim, jak to mówią, siorka, brajdak? Czy to jest chrześcijanin? Czy moja matka dla mnie jest tylko matką, że ona mnie urodziła, pierze mi, sprząta, gotuje? Czy to jest dla mnie chrześcijanka? Jaka jest relacja pomiędzy nami? Jezus powiedział, któż jest moją matką? Kto to są moi bracia? Ten, co spełnia wolę Ojca. To jest mój brat, moja matka, moja siostra, mój przyjaciel. Kochani, szatan będzie chciał sprowadzić nasze spotkanie z Chrystusem do jakiejś fikcji. To już często mówimy o tym świętach telewizora, świętach stołu. Pamiętajcie o kryterium otwartości. Spróbujmy w te święta troszeczkę się otworzyć przy oglądaniu zdjęć rodzinnych, przy wspominaniu, przy goszczeniu rodziny w swoich domach, czy pójściu w gościnę do domu kogoś bliskiego.
żebyśmy rzeczywiście zaznaczyli to, tego kryterium narodzenia Chrystusa doznali. I na koniec jedna refleksja. Mówię cały czas, że to Maryja przyszła do Elżbiety, że poszła w te góry, że poszła z pośpiechem. W istocie to nie Maryja, to Jezus. Ja kiedyś mówiłem tutaj taką homilię, jak Jezus się cały czas spieszył. Spieszył się do Jerozolimy tak, że ludzie się dziwili, dlaczego on się spieszy. Jezus szybko przerywał rozmowę, kiedy ona schodziła na jakieś boczne tory. Jezus od razu przechodził do sedna. Jezus mówił krótko, konkretnie, chodził po wodzie, szybko, szybko, szybko. Jezus to jest nieustanny dynamizm. Proszę zwrócić uwagę, my tak bardzo nie lubiliśmy w lekturach szkolnych, tam łożyszkowej, gdzieś opisów pejzaży, prawda? 15 stron opis płynącego Niemna. Proszę zwrócić uwagę, że w Ewangelii nie ma żadnego opisu pejzaży. Słońce zachodziło, chmury wyszły zza góry, tralalala, tra. Jezus nagle, tam jest konkret, Jezus przyszedł, powiedział, poszedł, zrobił, uzdrowił, umarł, zmartwychwstał. Jezus się nieprawdopodobnie spieszy. I dlaczego mówię o tym dziś? Bo to On poszedł, a nie Maryja. To On jej kazał iść przez swojego ducha. On się spieszy do ludzi, że na nogach jeszcze ma 5 centymetrów czy 10 centymetrów w brzuszku Maryi, a już chodzi do ludzi, już ich pociesza, bo święty Jan się rozradował. Dlaczego tak się spieszy? Żeby nam On nas nie może zmusić. Dlatego chce nam pokazać, słuchaj, mi na Tobie naprawdę zależy. Słuchaj, ja spiesząc się do Ciebie chcę Ci pokazać, że jest szansa na Twoje wyjście z kłopotów. Ja nie żartuję. Jezus nie siedzi w wygodnym fotelu i mówi, no może coś i z Tobą da się zrobić. No, tylko Jezus biegnie do Ciebie. Skoro On biegnie, na sygnale jedzie. Jezus gdyby dzisiaj był na świecie i miał takie możliwości, na pewno by jeździł jakimś radiowozem na sygnale. Szybko, zjeżdżajcie mi z drogi, bo ja się do kogoś spieszę. Jezus przez ten pośpiech chce Ci powiedzieć, słuchaj, jest szansa, jest dla Ciebie szansa, jest nadzieja. Tylko musisz wydać okrzyk, przestać analizować, przestać cyzelować słowa. Przestać właśnie robić takie próby, a może, a co, a może jutro, a spróbuję, a tego. Krzycz, proś, nalegaj, bądź gwałtowny. Jezus na nogach Maryi przychodzi, żeby pocieszyć Jana, żeby wlać w jego serca radość. Jan też jest w łonie Elżbiety. Żeby już buduje kościół, już te kobiety się spotykają, już rozmawiają o tych sprawach. To jest sprawka Pana Jezusa. Jezus już wtedy zachwyca swoją obecnością. Jeszcze się nie narodził, a już działa. Nieprawdopodobny pośpiech. Nieprawdopodobny pośpiech. Niech nas ten pośpiech zachwyci. Odpowiedzmy na ten pośpiech pośpiechem w stronę Pana Jezusa. W stronę Pana Jezusa. Odpowiedzmy na ten pośpiech głęboką wiarą. Zaufajmy i zaryzykujmy. A wtedy te cuda, które były udziałem życia Maryi i Elżbiety, staną się także udziałem naszego życia. Powstańmy, by złożyć wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba. Jezus jest blisko i pragnie narodzić się w naszej pokorze, w naszej prawdzie, w naszym zaufaniu Jego planom. Przedstawmy Mu nasze modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby dla wszystkich chrześcijan priorytetem nadchodzących dni świątecznych było spotkanie z żywym, osobowym Bogiem. Ciebie prosimy. Za wszystkich ludzi skłóconych, nie odzywających się do siebie, a mieszkających pod jednym dachem, tych, którzy są dla siebie wysokimi górami, by potrafili z pośpiechem pójść ze słowem prawdziwych życzeń do siebie. Ciebie prosimy. Za ludzi, którzy powinni być dla siebie otwarci, a nie są otwarci, zwłaszcza za małżonków, którzy już dawno szczerze nie rozmawiali, tylko prowadzą jakąś dyplomatyczną grę udawania, fałszu, iluzji. Niech coś w nich pęknie w dobrym tego słowa znaczeniu. Niech otworzą swoje serca. Jeśli ktoś ma czyste sumienie, nic mu nie grozi, że ktoś go wyśmieje czy wykpi. Jeśli jesteś czysty, nic ci się nie zdanie. Tak jak Chrystus był obnażony na Golgocie. On był czysty i mógł pokazać nawet swoją nagość. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, abyśmy w nadchodzącą Wigilię i w nadchodzące święta byli czujni. Być może Bóg da coś nowego. Być może by nastąpi jakaś nowa sytuacja wymagająca od nas jakiegoś otwarcia się, wyjścia z siebie, byśmy się na to wyjście takie Boże do drugiego człowieka zdobyli. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że to Ty poszedłeś z pośpiechem w góry, w łonie Maryi, by z nami się spotkać i przynieść nam tą radosną wieść.
Twoja sytuacja nie jest beznadziejna, jest dobra nowina dla Twojego życia, abyśmy ją przyjęli do serc, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.